Szanowni Państwo, mam go już tutaj przy sobie. Także... Oni tutaj przyszli dla Ciebie. Jakie plany sportowe masz na ten sezon? Nabrać doświadczenia, przejechać sezon bezkontuzyjnie. No i może wystartować jako gość w pierwszej lidze. Super, a powiedz mi, kto dla Ciebie jest wzorem żużlowca? Takim największym wzorem w żużlowca chyba jest nieodżałowany świętej pamięci Łukasz Romanek. No a zaraz powiem... Szanowni Państwo, nie brawo. A powiedz mi, na jakim sprzęcie Ty czujesz się najlepiej? W jakim sensie? W każdym. W żużlowym na przykład. Na dobrym. Na dobrym. A żebyś miał dobry sprzęt? To musisz polegać na tym, na mechanikach. Na mechanikach, na sobie, no bo nie tylko sprzęt jedzie. No dokładnie. A powiedz mi, jak ty sobie radzisz ze stresem? Masz jakieś specjalne akcje, żeby odreagować, czy tak po prostu mimowoli uciekam? No, to jest moja słodka tajemnica. Aha, nie chcesz na niej zdradzić. Dobrze. Także, szanowni Państwo, myślę, że tą słodką tajemnicą nie będziemy już męczyć Michała, także jeszcze raz gorące brawa, Michał Świt! Kamilu, mój drogi, powiedz mi, jak przygotowałeś się sprzętowo na Ekstraligę? Bo o niej teraz mówimy. Myślę, że dobrze. Będę miał 2-3 motocykle. Aktualnie kompletuję sprzęt. Niech już są w drodze od trenera, także powinno być ok. Super. A powiedz mi, co sądzisz o geometrii toru? Bo jak wiemy, tor jest przebudowany. Ale co ty o nim sądzisz? Pałacy się już wypowiadają. Myślę, że prosto za światłami w lewo i tak 4 okrążenia. Szanowni Państwo, będziemy na a powiedz mi, czy żużel przeszkadza Ci w obowiązkach szkolnych? Na bocie mu siedzi. Prezes siedzi. Znaczy, ogólnie... No jak siedzi? Jest na prezentacji. Tak, jest na prezentacji. Jeszcze. Czyli nie przeszkadza, tak? Nie, jest okej, tą kasę jeszcze znam, także nie jest źle. Dobrze, czyli jest dobrze. W razie czego, jeżeli są tutaj wychowawcy po prostu Kamila, to szanowni Państwo, wybaczcie, sport. Powiedz mi, w jaki sposób najchętniej się relaksujesz przed meczem? W basenie! Ktoś Cię chyba podglądał, Ci powiem. Nie, rano widzę przed meczem, idę do kościoła, także... pomodlić się i zero. Co ja słyszę? No bardzo dobrze. Już czasem mógłbyś nawet zabrać pana prezesa. Ja bym też nie poszedł, bo też, tak powiem, no chodzę jak chodzę. Także... Szanowni Państwo, wielkie brawa, Kamil Wieczorek! Chciałbym na tym przywitać wszystkich kibiców. Mój dziadek jest głównym powodem do tego, żeby iść na żużlu. Cały czas ciągnie mnie za to, żeby zdobywać najlepsze punkty. Oczywiście cały czas jest przy mnie, pomaga mi na każdych zawodach, na każdym treningu. Stara się cały czas. Rodzina też mi pomaga, tata, brat. Dziękuję. A powiedz mi, jak oceniasz swoje szanse na tle innych juniorów w Ekstralidze?
ścigałem się już nieraz z juniorami z Ekstraligi na kadrze czy na innych tam młodzieżowych zawodach. Dawałem sobie radę. No i nie uważam, że jak tam oceniam swoje szanse, tylko trzymać gaz, jechać jak najlepiej i zdobywać punkty dla rybickiego klubu. Powiedz mi jeszcze. Dawaj. Powiedz mi jeszcze, kto jest twoim takim autorytetem, idolem, żużlowym, jakim się wzorujesz? Czy masz kogoś takiego? Bardzo kibicuję i lubię jazdę Chrisa Foldera, chociaż cieszę się bardzo, że Grigori Łaguta dołączył do naszego klubu, bo bardzo lubię jego jazdę i chciałbym mieć kiedyś tak jak on. Szanowni Państwo, gorące brawa, Robert Mier! Przed Państwem Kasper Wojna! Będę przez tego zielono-czarnego, tak będę na ciebie patrzył, wiesz? Powiedz mi, o właśnie, i to jest dobre, potraktuj go z buta, będzie super. O, tak sobie, o. Czy ja się mogę dołączyć? Bo to dość fajnie wygląda. Fajna kanapa. Co, za mała kanapa? Ja tam, panie prezesie, ostatnio dość, że tak powiem, wąski się robię. Kasper, powiedz mi, jaki sprzęt, jakiego trimera wybrałeś na sezon 2016? Szybkiego. A szybki znaczy jaki? Dobry. Taki. Szanowni Państwo, wchodząc teraz na G72, jak wyjedzie Kasper nawet na próbę toru, to będziecie tylko widzieć. Sam zapewne. No musi obronić swój rekord toru, nie? Dobry. Szanowni Państwo, nasuwa mi się takie pytanie. Kasper, jak ty się przygotowałeś do występów w Ekstralidze? Bardzo ciężko pracowałem. Ale obojętnie jak ciężko bym nie pracował, to i tak wszystko zweryfikuje to. No właśnie. I teraz mam takie pytanie. Ile osób liczy twój team? Kto odpowiada za logistykę? Bo słyszałem, że tam ktoś to jest taki dość, że byłem rozwinięty. Jest mój tata, który się zajmuje wszystkim i nie tylko. I jeszcze. Bliżej mikrofonu. Jest moja mama, która się zajmuje dietą. Bardzo ważną. Jest mechanik pan Konduś. Bardzo ważna postać. Jest pomagier Dominik, pomagier Jacek, ciocia księgowa. Czyli taki po prostu rodzinny interes. Tak, tak. Dużo osób, które pomagają na wszelkie możliwe sposoby. A powiedz mi, Kacper, jak to się ma do tego, że podobno z rodziną, to dobrze na zdjęciu? Wy dobrze wypadacie na zdjęciu czy w życiu? Czy nie na zdjęciu i w życiu? Nie, wszędzie dobrze wypadamy. To jest taka rodzina perfekcyjna i wszędzie po prostu. Tylko mnie powiem, że brawo. A powiedz mi, bo tak się zastanawiam, ja gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam pochowane to było, bo przyklejono ci taką łatkę gwiazdorną. Skąd się to wzięło? Prezenty rozdaję. A to może przez to fakt. W szpitalu go tak nazwał Damian Baliński. Bo w Leszcie nie ma Mikołajów, tylko są gwiazdory. Aha, w ten sposób. Ja nie wiem, bo ja mam tutejszy. Tu bym polemizował. Ja też. Powiedz mi, a jakie cele sobie założyłeś teraz na sezon? Bardzo proste cele są w każdym meczu zdobywać komplet punktów. Obojętnie w jakim meczu, w każdym. Fantastycznie. Tego to Szanowni Państwo, wielkie brawa Kasper Wolnara. Teraz tak się musisz troszeczkę odciąć. Może zrobimy to tak. Zamieńmy się miejscami, dobra?
Tylko nie patrz za bardzo w tamtą stronę, jak będziesz odpowiadał na to pytanie, to patrz tam na kibicu, bo oni tam mają fajne rzeczy. O. Powiedz mi, twoim zdaniem, Mrozek to dobry prezes czy zły? Ale tak całkiem szczerze. Ja tu jestem, Rafał. Jego tam nie ma, chyba nawet nie patrz. Tak otwarcie. To było pytanie do Rafała. Ja myślę, że dobry, bo jakby nie był dobry, to dzisiaj by mnie tu nie było. Gorące brawa. Jaki dla pana prezes? Zabrowska, pani dla pana. A powiedz, że sobie się taki dyplomata zrobił. Ale po prostu jest... Dobrze umiesz odpowiedzieć. Nie, jeszcze coś powiem, no, bo jest inny niż przeciętny człowiek. Rafał, jaśnij, proszę. Może wyjaśnicie to sobie potem, sobie, że tak powiem, pogadamy o innych rzeczach. W sensie powinienem być po drugiej stronie, jednej stronie ulicy Gliwickiej, tak? Jestem inny? Nie w tym sensie. Jak w pewnym sensie? Nie w tym sensie. A w jakim? Nie wiem, no po prostu trzeba prezesa poznać, to wtedy można coś o nim powiedzieć. A myśmy się z Rafałem długo do ci radni. Akurat prezes moje zdanie zna. Nie, bo to jest tak. Mówią, że jest dobry prezes, mówią, że jest zły prezes i mówią, że jest prezes, bo prezes Mrozek. No i to nas spotkało. Mogło być gorzej. Ale jest dobrze, panie prezesie, to nie, żebym ja po prostu pana prezesa gdzieś tam ten, ja chcę zapytać, co by nic nie. Powiedz mi, w twoim przypadku powiedzenie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwracasz się z tęsknieniem, czy wspominasz na przykład spędzone czasy w Częstochowie? No też jakby nie prezes Mrozek, to w Częstochowie by mnie nie było. I właśnie, odpowiedź na pytanie numer 1 i pytanie numer 2. Przed tym sezonem solidnie trenujesz, tak jak kiedyś po twoim powrocie z Niemiec. Porównaj te okresy, z kim wtedy trenowałeś. Czy był rower, basen, siłownia i z teraźniejszym okresem trenowania. Czego ci teraz brakuje? Na pewno. Zobaczymy, jaki jest prezes. Na pewno jazdy na rowerze z prezesem. Panie prezesie, trzeba kupić dodatkowy rower i że tak powiem, będziemy się spotykać. Znaczy nie, my mamy wszystkie rowery, tylko nie umiemy się teraz trafić. Nie ma czasu. Natomiast to naprawdę był wycisk, nie Rafał? No ja to jakoś trzymywałem, ale prezesowi grę z nosa leciała. Powiedz mi Rafale, jeździłeś w Częstochowie z Holką i z Lagutą. Z którym z nich lepiej jechać w parze? Bo oczywiście, że na pewno któryś z nich wywoził po tak zwanym w cudzysłowie błotu. Nie no, kto przynajmniej jeden sezon na rzecz chodzi, to wie, że z Grysią lepiej. Ileż poszedł z Warka. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze będzie ostatnie pytanie dla Rafała. Powiedz mi, tęsknisz za trenerem Grabowskim, czy wolisz obecnego trenera Piotra Żyrkowa? Nie podwyżuj się! Nie wiem, jak to takie przysłowie jest. Brakuje mi go jak zeszłorocznego śniegu. Szanowni Państwo, nie mieliśmy śniegu w zeszłym roku, nie mieliśmy śniegu w tym roku. Wydaje mi się, że będzie całkiem dobrze, także mój drogi Rafale, ty jeszcze z nami pozostań na chwilę, jeśli mogę cię prosić, pozostań z nami na chwilę. Szanowni Państwo, właśnie mi teraz Damian podpowiedział, bo tutaj widzimy na tych monitorach, które tutaj mamy na scenie, nawet jest inicjał DB. Powiedział, że to chyba nawet jego głośniki są. Także proszę Pana, od sprzętu nie wiem jak Pan chce, ale Damian to zabiera po koncercie. Także Damian, mam pytanie. Długo zastanawiałeś się, czy podpisać kontrakt w Rybniku, czy zostać w Leszczy? A może wszystko już było wiadome pod koniec sezonu 2015? Jak to było? Przede wszystkim chciałbym przywitać wszystkich gości tutaj zebranych i podziękować za
zeszły sezon, który był pierwszym moim takim startem pozależnym i cieszę się bardzo z tego, że zostałem niesamowicie przyjęty. Czuję się tutaj jak w domu, także to jest dla mnie wspaniała sprawa. I tak jak powiedziałeś, po ubiegłorocznym sezonie, kiedy prezes Mrozek zapytał, czy dalej chciałbym startować w Rybniku, wiedziałem, jaka jest sytuacja w Lesznie, także nie było nawet cienia zastanowienia się, czy tak, czy nie. Od razu chciałem startować w Rybniku, bo jest bardzo dobrze poukładany klub, to jest ważne w tych czasach i tak jak powiedziałem, czuję się tutaj naprawdę świetnie jak w domu, a to jest dla mnie istotne, żeby móc dobrze się ścigać. Dzięki za bardzo. Powiedz mi, Damianie, czy to jest prawda, że nawet był telefon z Rybnika, jak jeszcze jeździłeś w Lesznie, żebyś, że tak powiem, nie zastanawiał się nawet nad kontraktem z rybnicką drużyną, żebyś tutaj po prostu nie jeździł? I kto przekonał cię do tego, żebyś właśnie zmienił zdanie, jakby wypracował sobie dobre zdanie o rybnickim klubie? Ale chodzi przed, przed pierwszym sezonem, zanim startowałem w Rybniku. Tak, zgadza się. Tak, oczywiście, to jest prawda. No, prezes dość mocno cisnął na tą sprawę i ja też taki byłem trochę rozdwojony, bo wiadomo, miałem kontrakt jeszcze w tym momencie w Lesznie, ale wiedziałem, jaka jest moja sytuacja i prezes chyba może potwierdzić, że po sezonie no, te nasze rozmowy były krótkie i treściwe i tak w zasadzie nie było jakichś większych przeciwwskazań, a ja też potrzebowałem właśnie, żeby przynajmniej ten jeden sezon przejść w pierwszej lidze, żeby się odbudować troszeczkę. Myślę, że to było dla mnie z dobrym skutkiem i teraz jestem po raz kolejny gotowy na walkę w Ekstralidze. Myślę, że będę solidnym zawodnikiem, a ten zeszłoroczny sezon był dla mnie takim odbudowaniem się i to jest dla mnie fantastyczne. Dziękuję. Takie pytanie na koniec. Nie, już nie będzie, jak prezesem jest pan prezes Mrozek, bo to zaczyna się robić nudne, to są same pochwały. Szanowni Państwo, pytanie na koniec. Co to jest krepel? Czy ty wiesz? No oczywiście, tu widzę, że prezes nauczył się ode mnie paru rzeczy, no ale kiedyś poszliśmy do sklepu i tak patrzę na tego pączka, nie wiem jak powiedzieć, ja mówię, prezes powiedz, że chcesz jednego krepla i pani ci poda, no i tak się musiałem nauczyć. Widzicie? 20 lat musiałem jeździć w Lesznie, żeby potem przyjechać do Rybnika i w Rybniku prezesa nauczyć, jak kupić pączka na Śląsku. To jest sztuka. To jest zawodnik po prostu złoty. Powiedz mi, jak jest po śląsku żużel? Nie mogę dzisiaj zdradzać wszystkich tajemnic, bo to zostawiam na późniejsze te, ale... Poleci nawet prezes, nie wie, tak jest spokojnie. Może szlaka? Sam pan prezes powiedział. No powiedz mi, od kogo takich tych śląskich słów najwięcej uczysz się w klubie? Kto jakby najbardziej nasyca twoje uczy śląskim, śląską gwarą? Znaczy w ogóle najbardziej mi się podoba, kiedy gdzieś tam czasami dojdzie do jakichś tam sytuacji takich małych nieporozumień i tam jeden z drugim gdzieś tam się przekomarzają po śląsku, no to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale tak najwięcej to na warsztacie, no nie ukrywam, że kolega Byku tutaj trochę uczy mnie, prezes też daje wskazóweczki, no tak każdy po trochę. Natomiast muszę powiedzieć, że Kasper już w zeszłym roku mnie tak mianował tutaj do swojego, bo powiedział, że już jestem takim oswojonym gorolem, to było mi miło, nie? Cieszę się. Ale to skoro ci miło, to brawa dla najbardziej oswojonego gorola w tym klubie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj pytanie do Runę. Runę, z którym z Rybniczan chciałbyś jeździć w parze? To jest
question, but for me it's not so important who I came up with as long as we win. To trudne pytanie, ale dla mnie to nie jest takie istotne tak długo, jak będziemy wygrywać. Dziękuję. Runia, dlaczego Rybnik? Jakie są twoje indywidualne cele w tym sezonie i z jaką średnią chciałbyś zakończyć sezon w Polsce? Well, I believe Olympic have a team with potential. They it's the first year in the extra league, but I believe the composition with the young riders, with the older riders, we can make a good team spirit and make the necessary points in the end, so we can score a good result. We are maybe not favorite, but I'm sure we can. Rybnik to jest mieszanka młodości i doświadczenia. Mam nadzieję, że stworzymy dobre widowisko i że zdobędziemy dużo punktów. Zero sprawimy niespodziankę. Dziękuję. Czy to prawda, że w trakcie próby toru w meczu Ostrowa z Rybnikiem w Ostrowie zapalił się twój motocykl i gasił go sam prezes Mrozek? Yeah, that's correct. The bike was suddenly in fire and Mr. Wojciech, he put lots of water into my carburetor, so I could not use the bike anymore that meeting. So, but anyway, thank you very much for your help. Tak, to oczywiście jest prawda. Prezes Mrozek nalał mi mnóstwo wody do gaśnika i już nie mogłem tego dnia używać tego motocykla, ale mimo wszystko dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo. Brawa dla prezesa Mrozka. Nie, ja chciałem po prostu osłabić trochę ten motor, bo tam było strasznie twardo, żeby nie przekręcał. Też dziękujemy. Ale pan się na tym nie zna chyba. Pan też. W sensie na przekręcenie. Od przekręcania, panie prezesie, niestety dzisiaj jestem ja. Także ja już raz przekręciłem z WB. Teraz pytanie, ile motocykli masz na polską ligę i u kogo je będziesz serwisował? Czy pojedziesz do wszystkich sparingów? Jest. To jest prawa podłoga. We have four bikes prepared and they are tuned by Mr. Missler, Anton Missler in Germany and Mr. Fleming Graversen in Denmark. Mam cztery motocykle, dwa są przygotowywane przez Antona Nischlera, dwa w Niemczech, a dwa przez Fleminga Graversena w Danii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Gorące Dawa, Rune Holka. I teraz będzie takie hasło pytania. Rune, czy ty byłbyś w stanie coś powtórzyć? Można przetłumaczyć. Bardziej translate. Stół z powyłamywanymi nogami. Sorry? Stół z powyłamywanymi nogami. Stół? Z połami... Nogami. Thank you.
Dachowa, powiedz mi, czy jest szansa na twój powrót do Speedway jeszcze w tym sezonie? Tak, oczywiście, jeżeli Rybnik nie będzie potrzebował, to najprawdopodobniej wrócę wcześniej czy później. Wielkie brawa! Chciałbym wam zobaczyć, czy spodziewali się takiej odpowiedzi. Powiedz mi, czym ty się teraz zajmujesz w domu w Australii? I'm just working for my family's company and not much, yeah, just working and working and more work. No, pracuję teraz dla mojej rodzinnej firmy. Właściwie tylko pracuję. Dziękuję. Praca już dla tego. Ponoć w parkingu podczas zawodów w zeszłym sezonie pojawił się Hitler. Kto to taki i skąd tak sywa? Sometimes he appears when we're not winning. He comes into the parking and tries to change the match. On jest tutaj teraz dzisiaj z nami. Czasami pojawia się w parkingu, szczególnie wtedy, kiedy przegrywamy, stara się zmienić losy meczu. Tak, i zostawiamy państwu jedynie domysła, któż to taki może być. Nic nie powiedziałem. Które miejsce w naszym mieście szczególnie pamiętasz i co ci się podoba w Rybniku? Gdzie byłeś, co oglądałeś? Mokba? Dyskoteka? Chodzi o jakąś dyskotekę, ale niestety nie wiem o jaką. Tylko żartuję. Przede wszystkim chodzi mu o fanów. Najbardziej lubię fanów w naszym mieście. Wielki brawo. Szanowni Państwo, teraz jest taki niuans jakby. Dosyć niedawno, jako tak mówiłeś, z Kacprem i z Louisem Bridgerem dobry samochód. Jak się sprawuje i u kogo stoi w garażu? W zeszłym roku Rybnik dał mi wreszcie szansę jazdy w polskiej lidze.
polubiłem Rybnik, polubiłem ludzi tutaj w naszym klubie i dlatego zdecydowałem się na Rybnik. Wielkie brawa. Max, kto jest twoim idolem żużlowym i na kim się wzorujesz? A do tego, czy jest to prawda, że twoim sąsiadem jest Lee Adams? I haven't really got to be where I am, but I guess you look at all the guys in Top Aussies as growing up as Crumpy and Lee, they're always pretty awesome. So yeah, obviously I idolize those type of guys, but it's not true that I live near Lee. Lee's 7 hours away from me, so. Jest wielu żużlowców, szczególnie Australijczyków, których podziwiam, ale nie mam jakiegoś szczególnego jednego idola. No, jeżeli można powiedzieć, że Lee Adams jest moim sąsiadem, no to jest tylko 7 godzin jazdy, także to jest. Czyli mamy dobre informacje. Jest sąsiadem Lee Adams. Dziękuję. Powiedz mi, mechanik klubowy Egon śmieje się, że jesteś kolejnym dzieckiem prezesa Mrozka. I on naprawdę bardzo się o ciebie troszczy, czy to jest wymysł tego na? I wouldn't put it down as fact, but yeah, he's been really good to me since I've come here, and yeah, it's been good. Tak, to jest prawda. On naprawdę jest dla mnie bardzo dobry. Bardzo mu za to dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Max, powiedz mi, u kogo zakupiłeś silniki? Kto jest twoim mechanikiem, a kto jest twoim tunerem? I've got Mark Gormi, also my mechanic. He's been really good since last year, this past last year, and then also this year. So he's a huge help and a big part of everything I do this year and last year. And then I've also got Peter Johns to my engine, so hopefully we've got some quick engines for this year. Silniki kupuję u Petera Jonesa, moim mechanikiem jest Mark Courtney, którego miałem w zeszłym roku. Spisał się bardzo dobrze i zostaje na ten rok również, plus jeszcze mój ojciec do pomocy. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Teraz Max, bo krąży taka legenda, że przed każdym treningiem na rybnickim torze dostajesz takie specjalne zamówienie. To jest kawa z ciastem do boksu. Jeżeli to jest fakt, to powiedz mi, kto ci ją przynosi. Christoph does bring me cake, yeah. I don't drink coffee, so the coffee part's not true, but Christoph brings me cake before each meeting, so hopefully it helps. Tak, częściowo jest to prawda, bo kawę nie piję, także z kawą to nie jest prawda, ale jeśli chodzi o ciasto, to prezes Mrozek przynosi mi ciasto i przed każdym meczem chyba to pomaga, bo dobrze jeżdżę. Dziękujemy bardzo. Grigory Maruta! Grisza, powiedz mi, tor w Rybniku jest przebudowany i będzie zawsze na zawody przyczepny. Czy to dobrze, czy źle? Ja myślę, że nasza drużyna to jest bardzo dobrze. I to, co tam ludzie zmienili się, no, to jeszcze no, to nam będzie lepiej, a dla wszystkich ekstralizy to będzie zagadka. Dziękuję bardzo.
Powiedz mi, kto i co przekonało Cię do podpisania kontraktu w Rybniku? No, mogę tylko powiedzieć, że to dobrze atmosfera drużyny, to, że też Paciu zawsze oglądał pierwszą lidzę i znam dużo lat już tego prezesa, dużo chłopaków, znam, które jeżdżą tutaj, dużo mam przyjacieli w Rybniku, no i tyle raz już zapraszali mnie do Rybnika na zawodach. Bardzo fajne tu kibice i bardzo dziękuję. Czyli po prostu spodobało. A powiedz mi, twoje ulubione polskie potrawy. Czy masz jakieś ulubione polskie potrawy? W sensie coś do zjedzenia dobrego. Proponują ci jakieś śląskie specjały? Proponują ci czy nie? No, ja nie jest takie. Ja dużo wszystkiego lubię i jem dużo też. Aha, czyli wszystko. Wielkie brawo. Karminandę pewnie też. Sposób na wolny czas, kiedy nie masz żużla. Co robisz w wolnym czasie, jak nie musisz być na treningach, na torze? Mogę tylko powiedzieć, mam wolne dni, kiedy jest rodzina, albo na wakacjach, a jak w domu jest, to zawsze albo dorogo przygotuję na grosi, albo na motorze jeżdżę, albo do gimnastyki chodzę. Zawsze jest codziennie jest zajęty. Po prostu już mam syna, córkę i z nimi też potrzeba już mały jeżdżać na grosie. Za mną jeżdżę zawsze na treningi i z nimi razem trenujemy się. Dziękuję. Wielkie brawa, szanowni państwo. Czyli jednak ma czas wolny i dobrze to skończy. Misza, każdy w Polsce przypisuje swój udział w tym, że wprowadził Grigolija Łapotę do polskiej ligi. Tak mówi też nas prezes. To, że on z Marianem Maślanką wprowadzili braci Łapotę do Polski. Czy to jest prawda? Czy pan prezes tak mówi? No, oczywiście. No właśnie. To prawda czy fałsz? Nie, to jest prawda, które zaprosili nas do Ekstralidzy i my bardzo to szybko dogadali się i do Ekstralidzy zaczęli startować Częstochowa i po prostu tam bardzo tyle ładę przejechał niż jednego. Czyli dobrego pana prezesa. Bardzo dobrego. Dziękuję. Widzicie, że państwo coś jest chyba ze mną, bo oni wszyscy nie widzą superlatywy. Szanowni państwo! Drodzy państwo, Andreas Jonsson to jest nasz nowy kapitan, wybrany w demokratycznych wyborach w szatni. Były wybory, potwierdzam, widziałem. Dlatego nie mogłem wejść, bo mój, że tak powiem, zeszedł w wybory. Andreas, co przekonało cię do podpisania kontraktu w Rybniku? It was pretty easy. I have been there a few times, done some open meetings, and you know, I feel really good here. Plus, I feel really good with the presses. It's also one of the reasons, and it was a pretty easy decision for me when I decided I'm going to leave Zielona Góra. So, yeah. To było dla mnie dość łatwe. Byłem w Rybniku na kilku różnych zawodach i czuję się tutaj dobrze. Poza tym negocjacje z prezesem przebiegały bardzo dobrze. Jak zdecydowałem się opuścić Zieloną Górę, no to wybrałem Rybnik. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, szanowni państwo. Powiedz mi, czy to prawda, że warunkiem koniecznym twojej jazdy w rybnickiej drużynie była przebudowa toru? Okay, yes, it was. We have to have a great racetrack, and now it will be. No to chyba nie trzeba tłumaczyć, tak? To był jeden z warunków. Teraz mamy bardzo dobry tor. Dziękuję bardzo. Które miejsce, twoim zdaniem, zajmie Rybnik w lidze?
I will not say nothing. I can just say that everything is possible with this team. I think we've got really good riders, really good team spirit already. And I'm just looking forward for the season and see how far we can go. Nic nie powiem na ten temat, powiem jedynie, że mamy bardzo dobry zespół, bardzo dobrych żużlowców tutaj, mamy dobrą atmosferę w drużynie już nawet teraz. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Czy do tej pory miałeś jakieś kontakty z Rybnikiem, rybnickim klubem? Wiemy, że parę razy tutaj byłeś. Czy Rybnik jest jakimś super, zupełnie nowym doświadczeniem, jeśli chodzi o samotrenowanie jakby i obcowanie z zawodnikami? Yeah, it is a new experience because first of all I haven't been here before, but I have been at the track and I always felt very welcome when I come to the club here. So I always felt like a warm place in my heart every time I come here. That's also one of the reasons I choose the club. So you know, I come here with very positive feelings and I just hope we will get a really great season together. This is what it's all about. Great speedway, great atmosphere, good racing. Tak, oczywiście byłem tutaj kilkakrotnie na różnych zawodach. Zawsze się tutaj czułem dobrze. Czułem tę pozytywną atmosferę w klubie i mam nadzieję, że będzie dobrze w tym roku, że osiągniemy dobry rezultat. Przede wszystkim, żeby był dobry żużel, dobra zabawa. Na tym wszystko to się opiera. Dzięki, brawo. Teraz powiedz mi twoje plany odnośnie Grand Prix. Mamy nadzieję, że myślisz o pudle, w sensie o pudle. It cannot be worse than last year, so it can only get better. I will keep it for myself, but it's a high goal I got. Gorzej niż było w zeszłym roku nie może być, także mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Ja zachowam to dla siebie, ale tak jak mówię, może być tylko lepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni